No tutaj jest bardzo ciekawa informacja prosto z wczoraj, ponieważ Google w wycieku Google'a dostajemy informację, że Google sprawdza oryginalność tylko bardzo krótkich treści. I pytanie, czy sprawdza, czy nie sprawdza, tego nie wiem. Natomiast czy oryginalność ma znaczenie? W mojej opinii oryginalność sama w sobie nie ma znaczenia. Ma znaczenie tak naprawdę, ma znaczenie wartość danej treści. Czyli jeżeli dana treść, nawet jeżeli jest skopiowana, ma wartość, to ona przyniesie też wartość domenie, która ją udostępnia. Jak najbardziej. Tak jak wspominałem w sumie na festiwalu SEO i już gdzieś tutaj dzisiaj, jeżeli chodzi o intencje, to możemy publikować daną treść pod wieloma intencjami. Jeżeli sobie weźmiemy na przykład opony 17-calowe, to przy oponach 17-calowych zarówno opis, co to znaczy, że opona ma 17 cali, będzie odpowiadał oponie 17 cali plus marka, czyli powiedzmy Dębica, Michelin, Bridgestone, tak, i tak dalej, więc ona pod kątem intencji będzie pasować, ten jeden taki box, w sumie też dzisiaj o tym opowiadałem, będzie pasował do wszystkich tych stron, więc możemy to duplikować tak naprawdę dane skrawki treści pod wieloma stronami. Ja też pokazywałem przykład, w którym tak naprawdę strony usługowe konkretnych miast można technicznie skopiować i po prostu podmienić miasto, no bo my jako firma mamy usługi dla konkretnego miasta, które są tak naprawdę takie same, no więc dlaczego mamy to na siłę przepisywać, skoro opis usługi jest jak najbardziej poprawny. Według mnie programatic SEO nie jest zarezerwowany tylko dla AI, to jest podstawowa rzecz, natomiast programatic to jest rozwiązanie, w którym my coś programujemy, czy to z programistami, czy jakimś tam low-code, czy no-code, jeżeli ktoś w ten sposób woli, i programujemy rozwiązanie, które ma się samo aktualizować i samo działać już bez ingerencji człowieka. Dlatego wspominałem o tym, że trzeba sobie zbudować jakiś wzór, jakiś brief, napełnić go danymi, czy to z bazy danych, czy z jakichś boxów, czy właśnie z AI-a, i następnie dopiero jakby i zostawić to samemu sobie i weryfikować, co tak naprawdę się z tym dzieje. Ale jego największe zalety to jest możliwość skalowalności, czyli robimy sobie rozwiązanie, które jest skalowalne na dziesiątki, nawet setki tysięcy podstron, które generują tylko po kilka kliknięć czasami, bo jest to bardzo długi ogon, natomiast w skali robią bardzo duże, bardzo dobrą robotę, bardzo duże znaczenie mają. Tak, efekty można zobaczyć przez lata, nawet rzeczy, które ja programowałem powiedzmy 8 lat temu, jak pokazywałem w prezentacji, widać te efekty do dzisiaj. Co więcej, jakby ta cała struktura sobie cały czas rośnie, tak? Tam oferta rośnie i jest to tak zaprogramowane, że jakby cała widoczność tej konkretnej struktury rośnie, więc jest to bardzo fajne. Według mnie podstawowy element, który powiadałem dzisiaj na prezentacji, to jest analiza słów kluczowych i klasteryzacja. To są dwie podstawowe czynności, które musicie wykonać, żeby wasza strategia szła do przodu. Oprócz tego, to o czym pewnie będę wspominał w tym szkoleniu, to jest zarządzanie linkami zewnętrznymi. Jakby nie wierzyłbym ślepo, że dane linki działają, że kopią i że są w odpowiednich miejscach, tylko należy je weryfikować, indeksować, jeżeli nie są zaindeksowane, i powodować, żeby pojawiały się jak najbliżej strony głównej. To już tak czysto technicznie.